W minioną środę hala radomskiej budowlanki stała się główną areną zmagań finałowego turnieju Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców. W turnieju bierze udział 8 drużyn, które są podzielone na dwie grupy. W Radomiu występują reprezentacje następujących województw: śląskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. W piątek zakończą się mecze grupowe. W sobotę zostaną rozegrane spotkania pomiędzy dwoma ostatnimi drużynami z każdej grupy o utrzymanie w dywizji A. Następnie na parkiecie cztery najlepsze drużyny z obu grup zagrają w półfinałach. Mecz o trzecie miejsce i mecz finałowy zostaną rozegrane w niedzielę.